Siemano na wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson i jesteśmy dzisiaj na Palionowie tradycyjnie. Jak co wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie. W poprzednim odcinku, w sumie w poprzednim, w odcinku, który był u Dave'a, właśnie Dave wrzedł na serwer, to zaraz z nim sobie porozmawiamy, prawda? Ja może wyłączę ten czat, bo mnie zawsze denerwuje, że ja go widzę. Dobra, nieważne. W każdym razie, zaraz pójdziemy do niego, porozmawiamy o sytuacjach różnych, prawda, ważniejszych bądź mniej ważnych, ale ważna sprawa jest taka, że okazało się, że kamień, który miał Dave, był jakimś dziwnym totalnie kamieniem. Więc musicie wbić do niego na kanał, zobaczyć jak to wyszło, ponieważ dzisiaj wleciał do niego ten odcinek. A my dzisiaj robimy kontynuację, idziemy z nim pozwiedzać tą wyspę Świrusa, ponieważ ona jest totalnie dziwną wyspą. I tam na pewno, na bank musi być coś ukryte, po prostu jestem tego pewien. Jak tego, że wieczorem jest ciemno po prostu, wiecie o co chodzi. Zanim jednak do niego pójdę, to koniecznie stawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. I zasubskrybujcie kanał, jak chcecie być na bieżąco. Przypominam, że przez cały grudzień pojawiają się tutaj dwa filmy, a na Szczypson Plusie pojawia się codziennie film o godzinie 14 z Among Usa. I dzisiaj był tam naprawdę mega mocny odcinek, więc kogo tam jeszcze nie ma, to powinieneś tam w tym momencie pójść, bo to był najmocniejszy odcinek, jaki kiedykolwiek z Amonga nagrałem, więc zapraszam, linki wszystkie są w opisie. Dobra. Lecimy do Dave'a. Jeżeli mi się wyłączy kamerka w trakcie, to dlatego, że mam mało baterii i może mi się rozładować, nie? Więc ewentualnie część odcinka będzie bez kamerki, ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że wytrzyma bateria. Dobra, idziemy do Dave'a. Halo, halo! Cześć, ale nie możesz mnie straszyć, kurde. Ale ja cześć. Lubię czasem tak sobie wejść, prawda, jak do siebie. Słuchaj, Daveson, mam sprawa jest. Pokaż, zmienił się ten kamień, czy... Ojej, no nie rób mi tak! Jezu! Słuchaj, nie powinieneś mi tak wchodzić do domku, rozumiemy się? Dobra. Tak jesteś? Nie strzelaj do mnie. Wiesz, że jesteś na hita. Ja wiem, ale ty pamiętasz, jak ty do mnie strzelasz? To wywala na Minecrafta. Ja jestem zbagowany, rozumiesz? Nie chcesz tego sprawdzać. Dobra, nieważne, kurde, w każdym razie. Co? Nieważne. Sytuacja tak, chodź na to wyspę Świrusa, tam to trzeba pozwiedzać, bo tam się stary dzieją rzeczy straszne. Weź ich załatw tu. Ale po co? Stary, bo znaczy rzeczy straszne. No po prostu musimy tam pójść, bo ja ostatnio tam byłem, przeszukiwałem ją, ale może ty znajdziesz jakieś miejsce, w którym coś tam może być ukryte, bo powstała wyspa Świrusa, nazwana została wyspą Świrusa. I sprawa wygląda tak. Świrus to jest Świrus, to jest niemożliwe, żeby tam nic nie było. Wiesz o co chodzi, nie? Sytuacja wygląda tak, że potrzebujemy kamienie mieć. A sytuacja wygląda tak, że on miał kamień, mój kamień nieskończoności. Więc stary, musimy zdobyć to. Musimy to zdobyć, dobra. Rozumiesz? Więc dobra, chodź, dobra. Lecimy w tamtą stronę, musimy dotrzeć tam do tego, do tej łódki, którą zostawiliśmy w poprzednim odcinku. O, zostawiłem tu świeczkę, ale dobra, niech sobie jest. Dobra, strzelam się tam flakiem. Uwaga, pum! Przeskoczę wodę? Nie przeskoczę niestety, no trudno, ale było blisko. Dobra, przeskakuję tu. Wow, za mocno trochę. Dobra, jestem przy łódce, gdzie ty jesteś? A ty masz w ogóle latanie w tej swojej teraz. No właśnie, dobra. Kurde. Ja mam nadzieję, że odzyskam moje mocy Supermana, bo jak ja je odzyskam, to też będziemy sobie mogli razem polatać normalnie, jak takie dwa szefy, tylko musisz jak, odzyskać właśnie, kurde. Jak dwa samoloty, kurde, rozumiesz, proste, latające. Nie? Co? Gdzie masz w ogóle? Co? Gdzie co mam? A więc to tak. Co? Nie słyszałem cię w ogóle, stary. Aha, mówię, że kamień nieskończoności, że jak go zdobędziemy, to odzyskam moce i będziemy sobie mogli razem polatać po... nienawidzę! Kup mi nowego Discorda. Dobrze, kupię ci nowego Discorda, uwaga, zbieramy dzisiaj na nowego Discorda dla Davika. Dobra, stary, jest znowu noc, stary, jeszcze zaćmienie księżyca jest, widzisz to? Widzę to, stary, ale to jest tu? Jezus, jaka kolorowa! No właśnie, stary, tu coś jest na banku ukryte, na 100% coś jest ukryte. Tego trzeba to gdzieś przeszukać. Ja tu rozwalałem ostatnio mnóstwo rzeczy, ale stary, tu teoretycznie nic tu nie ma. Tu na pewno coś jest, stary, więc trzeba coś znaleźć. Czekaj. Patrz tu! Ej, ale poczekaj, bo nie zauważyłeś jednej rzeczy, stary. No tak, wiem, tabliczka wyspa Świrusa. Ja wiem, mówię ci, że to jest jego wyspa, bo już tu byłem. Wyspa Świchusa. Świchusa. Dobra, stary. Ej! Spadłem! Bezpiecznie? Myślałem, o, stary! Mam skakać? O, stary, chodź tu. Dobra, idę. Co za pogorone pomieszczenie, stary. To jest jakieś, nie wiem. Co jest, stary? Tu są te wszystkie... Stary, on też ma te na kamienie. On też będzie chciał je zdobyć. Tak, widzę, ale tu są te kolory? Może tak, każdy do innego koloru. Czekaj, jakie ty masz kolory? Żółty teraz i różowy. Żółty, różowy, no. Czyli ten zapełniasz i ten tutaj. Mógłbyś to tu włożyć i wtedy by to ten... Stary, on miał Czekaj, tu jest skrzynka jakaś. Nie! Ja!
O stary. Stary? Nie no, daj mi go. On ma moje supermoce, oddaj mi go. Daj go do skrzynki, nie mam go. A, dobra, dobra. Stary! Ale nie mogę, daj mi go. Nie no, ale on wygląda inaczej niż twoje, z nim jest coś jeszcze nie tak. To nieważne, ja muszę najpierw z niego moce wyciągnąć. Widzisz to w środku, co tam się w nim tak kręci? Widzę, no. No to prawdopodobnie są moje moce. To prawdopodobnie stary. Są moje moce, stary, ja muszę je odzyskać, daj, tylko nie wiem jak. No daj, dobra, ja ci obiecuję, że ci dam jak odzyskam tylko moje moce, dobra? Dobra, dobra, możemy pójść takiego. Stary, co to jest za miejsce? On, stary, patrz to jeszcze, patrz to. On jeszcze lawę poddudał, specjalnie kolorową pod każdego tego. Ej, faktycznie, są wszystkie kolory chyba, no. A tu spływa niebieska i tu jest niebieski. Stary, ale jak ja mu to zabiorę, on się na pewno zorientuje. Trzymaj się. Ty nie umiesz się jakoś uleczyć? Dobra, stary, oddaj mu lepiej mu oddaj, stary, ten kamień, bo no nie, ja muszę odzyskać moce, stary. Bez tych supermocy nie mamy szans wygrać z nim i z Venomem. Muszę je mieć. No chcesz to w taki sposób rozwiązać, stary? Tak, muszę je mieć. Ale ty myślisz, że oni współpracują razem? No, stary, są obok siebie na wyspach. No dobra, ale to jeszcze, stary, nic nie znaczy, mogą być wrogami. My niby też mieszkamy koło siebie, ale... No dobra, no ale, dobra, słuchaj, prosta piłka. Jeżeli oni robią coś takiego, nie wiemy, czy współpracują razem, czy nie, ale trzeba przyjąć, że tak, po prostu. Kurde, ty nie strzelaj w moją stronę nawet. Dobra, ty to... Tak, jak ty do mnie poruszyło. Trafisz, jak do mnie trafisz, to jest dramat. Czekaj, o, tu jest wyjście. To stary, to tam jest takie z dwóch stron tego. Tu jest wyjście drabiną. Tylko, czekaj, czy tu coś jeszcze jest? No czemu ty chcesz mnie załatwić? Stary, bo ja dalej próbuję odkryć, co robić ten jeden kamień, ale nie jestem w stanie tego odkryć. No nie no, ja bym chciał. A co tam jeszcze masz takiego, że co to tam, jak to do drugiej ręki sobie przełożył rękawice normalnie? Czekaj, kurde. Bo jestem bliski odkrycia tego. Ale jak to wygląda? No, klikam i mi się pokazują napisy, co mogę robić, ale... Ale nie rozumiem w jaki sposób. Dobra, ja nie wiem, może potrzebujesz innych kamieni też do tego. Ten nieskończoności dostaniesz oczywiście, jeżeli ja tylko wyciągnę z niego moce, dobra? I czemu ja ciebie nie mogę bić w ogóle? Bo ty masz laga, stoisz w miejscu aktualnie. Co? Ja normalnie chodzę dookoła, słyszysz mnie? No słyszysz mnie. Ja cię słyszę, ale stoisz w miejscu aktualnie, zaraz cię wywali z serwera. Uwaga, 3, 2, 1, 0. Ale Minecraft jest jakiś powalony, stary. Minecraft jest zepsuty. Minecraft nie powinien albo, być... Albo ja mam laga? No bo ty masz laga, stary. Nie mogę strzelić w ogóle... Dobra, wywaliło mnie z serwera! Co jest nie tak? Muszę że mnie chyba też. Bo logowanie nic się nie dzieje, no. Jeszcze Simpson i Dave są? Stary! Może to jest ten stary ja, który dołączył na serwer znowu. I może dlatego coś się stało. Jak on cię wyrzucił... Dobra, jesteś tylko ty. Czyli on tak jakby wyszedł. Dobra. Pozdrowia. Dobra, czekaj, wchodzę. Nie żyje! Oooo, stary, ja się pojawiłem! Dlaczego ja się pojawiam za każdym razem w domku u Venoma? Stary, jestem na jego wyspie, w tym jego łóżku. Serio? Ja nie wiem, jak to się dzieje, stary, ja byłem w domu, kliknąłem w swoje łóżko i tak jak ginę, to się pojawiam tam. Nie wolę, ale to musi być, kurde... To jest masakra, stary. Wracam tam do ciebie. Nie, ja nie chcę tu przebywać, ja nie chcę tu przebywać jeszcze z tym kamieniem nieskończoności. No jest masakra. Chodź tu, podpłyń po mnie. Jestem już wywinął. O kurde, dobra, siema. Czekaj, wróćmy tam z powrotem. Albo w sumie to. O kurde, nie mamy po co tam wracać w sumie. Dobra, stary, zdobyliśmy kamień nieskończoności. Teraz musimy ogarnąć, jak odzyskać moje supermoce z tego. Bo na pewno jest jakiś sposób. Zabrał? Co? Zabrałeś mu w końcu ten kamień? Dlaczego ty latasz? Co ty, ale ty tak latasz dziwnie, w sensie wyglądałeś mi jakbyś latał normalnie, wiesz, nie tak normalnie, jak się na game modzie lata. No to nie, to ja normalnie latam. No dobra, nieważne. Coś mówiłeś do mnie. Dlaczego ty mu wziąłeś ten kamień? Dlaczego wziąłeś ten kamień? No bo on ma moje supermoce, ja muszę je odzyskać, no, stary. No ale on się wtedy skapnie, będzie mnie przebrał, No dobra, ale to jest tylko świrus, to jest tylko świrus. No, Venomowi boję się zabrać cokolwiek, ale świrusowi? Przecież świetł też. Dobra, ja nie wiem, wracamy z powrotem na Palianowo, stary, ja muszę go schować ten kamień gdzieś. Dobra, już ci będzie, no ale stary, tu, robisz niedobrze. Wsiadłem. Dobra, niedobrze dobra, robisz, tak. Niedobrze robisz, że robisz. Czemu? A co ja myślisz, co powinienem mówić. Zrobić? Nie wiem, poczekać aż oddać ci grzeczny kamień. Jak? Ja jak on odda mi grzeczny kamień, chłopie, on nigdy w życiu tak. Mi go nie odda. Dlaczego? No bo to jest świrus, on mi go zabrał, po co miałby mi go oddawać? No bo może chciał pożyczyć. Tam po co? Żeby zabrać moje supermoce? No nie, żeby sobie zobaczyć kamyczek. No przecież ja też, kurde, nieraz pożyczam coś i później oddaję.
Te osoby na przykład o tym w ogóle nic nie wiedzą. Okej. Okay. Ale no, Świechusz myślę, że zrobi tak samo. No, ja myślę, że tu jest bardziej złożona sprawa, on by tego mi nie oddał. Mi się wydaje, że on współpracuje z tym Venomem mimo wszystko. Dobra, zapraszam z powrotem, ja muszę go gdzieś schować, ten kamień. Chociaż może nie idę, no, może lepiej jak ty nie będziesz wiedział, bo ty może mi go jeszcze zabierzesz. Skoro ty tak sobie pożyczysz, no, ja sobie wezmę. A, dobra, to ja go może jednak nigdzie nie odkładam, ja go będę miał w ekwipunku. No co, no odłóż go gdzieś. Nie odkładam go, bo ty go zabierzesz. Odłóż albo strzelam. Dobra, ale to czekaj. Sprawdź, czy możesz go włożyć w tę rękawicę. Będziesz mógł go wyciągnąć jeszcze raz, czy nie? No, nie wiem, zobaczymy. Dobra, ale obiecujesz mi, że mi go oddasz, jeżeli nie będziesz mógł go włożyć, albo jeżeli włożysz go, to i wyciągniesz? Obiecujesz? Dobra, no to sprawdź, czy możesz go włożyć. Czekaj. Nie mogę. Co? Nie mogę tego czegoś włożyć. Tego się nie da włożyć. Może to na koniec jest, że w sensie jak już wszystkie będziesz miał, to dopiero wtedy tego możesz. Stary, to w ogóle nie wygląda jak kamień, tylko jak jakaś zlepa śnieżek. No ale kurde. To jest kamień nieskończoności, stary, on się nawet tak nazywa. Nic nie robi. Dobra, nic no to okej, dobra. To myślę, że po co byłoby tyle zachodu o to. Dobra, nieważne. Ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za ten odcinek. Odzyskaliśmy kamień skończoności, więc w następnych odcinkach będziemy starali się wyciągnąć z niego te wszystkie supermoce, które w nim na pewno drzemią. Może znowu będę Supermanem.